Szczęść Boże! Dzisiaj będzie trzecia myśl, trzeci odcinek i trzecie nasze spotkanie z naszym lekko zwiędłym Shrekiem. Dzisiaj będzie taka myśl trochę taka, jak nie wiem jak to powiedzieć, nostalgiczna, taka na poważnie, taka... Słuchajcie, bo nie wiem czy... Coś was w tym Shreku wzruszało, mnie kilka rzeczy, ale wzrusza mnie końcówka, jeśli chodzi o relację Shrek-osioł. Bo w ogóle wiecie, że bajka zaczyna się w ten sposób, że Shrek bardzo długo nie daje się przekonać do tej relacji z osłem. Nie? To znaczy osioł jest taki natarczywy wobec Shreka, bardzo chce się zaprzyjaźnić. Można byłoby powiedzieć, że wręcz jest taki nachalny. Z drugiej strony trudno go tak ocenić, no bo w sumie nie tyle osioł jest nachalny, co Shrek jest po prostu zamknięty. Jest człowiekiem samotnym, który niestety dał się zamknąć w tej skorupie samotności bardzo mocno i bardzo ciężko osłowi jest gdzieś tam przez ten pancerz się przekuć. Ale pada takie bardzo fajne zdanie, kiedy osioł mówi do Shreka: dla mnie to ty nigdy nie byłeś wielkim, wstrętnym ogrem. Takie aż się łezka wokół kręci. Dla mnie to ty nigdy nie byłeś wielkim, wstrętnym ogrem. Osioł w swojej głowie i w sercu przebił się przez tą zewnętrzną warstwę. A wiemy, że ogry mają warstwę, bo ogry są jak cebule. Ale to było dla Shreka dużo trudniejsze wpuścić osła w swój świat. Jak to się stało? No stało się to przez całą tą historię i przygodę, którą razem przeżyli. Zresztą chyba wiecie, macie tak też, że to, co bardzo spaja ludzi, to nie takie sztuczne szukanie kontaktu czy porozumienia, tylko jakby przeżycie razem czegoś, no nie? Jakiejś przygody, jakiejś sytuacji, to bardzo ludzi ze sobą łączy. I tak też się stało z nimi. Chyba wręcz sam Shrek był zaskoczony, że wszedł w taką ważną, wielką, mocną, przyjacielską relację z osłem i chyba nawet bał się to tak nazwać. Ale jest taki moment, kiedy ta relacja staje się lekko zachwiana, pod koniec, nie? Kiedy tam jakby całe to przedsięwzięcie okazuje się fiaskiem, kiedy Shrek w jakiś sposób daje osłowi odczuć, że nie chce mieć z nim nic wspólnego i ten osioł wraca na te bagna tam do niego, nie? I w pewnym momencie Shrek zadaje mu takie pytanie: po co tu wróciłeś? Po co tu wróciłeś? A osioł odpowiada: tak robią przyjaciele, przebaczają. Kochani, ta dzisiejsza trzecia myśl właśnie chciałbym ją zatytułować: warto rozmawiać i przebaczać. To jest trudny temat. Trudny temat dlatego, że przebaczenie jest bardzo, bardzo, bardzo wymagającą sprawą. Oczywiście, jeśli chodzi o jakieś tam relacje, takie koleżeńskie, nawet przyjacielskie, kiedy chodzi o jakieś drobnostki, przebaczyć jest łatwiej. Trudniej jest przebaczyć jakąś naprawdę mocną rzecz, jakąś wielką szkodę, jakąś wielką ranę, która czasami bardzo, bardzo mocno w człowieku gdzieś tam pulsuje. Ale osioł mówi o czymś, co jest kluczowe dla tej sytuacji. Przyjaciele po prostu tak robią. Przebaczają. Być może w waszym otoczeniu są tacy ludzie, którzy was skrzywdzili. Być może między wami, kiedy się dobrze rozejrzycie, znajdziecie ludzi, którzy wam zrobili coś złego. Bardzo często ranią same słowa. Być może ktoś zranił was słowem. Być może ktoś nadwyrężył wasze zaufanie. Być może ktoś nie okazał się takim przyjacielem, jakiego oczekiwaliście. Może ktoś was zdradził w jakiś sposób. Może to jest tak, że doznaliście jakiejś krzywdy od kogoś bliskiego, może nawet od kogoś, kto powinien was był kochać, albo myśleliście, że was kocha. Jest taka scena w Ewangelii, to jest scena z kobietą cudzołożną. Jezus przechodzi między miastami i spotyka ludzi, którzy chcą wydać wyrok, czy zrealizować wyrok na kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Groziło jej ukamienowanie. Takie było prawo. I wtedy Jezus ratuje tą kobietę
podchodząc do tych facetów i mówiąc do nich: słuchajcie, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I oni wtedy wypuszczają ze swoich dłoni kamienie, odchodzą. I Jezus podchodzi do tej kobiety i mówi do niej, pyta się ją: niewiasto, nikt cię nie potępił? Ona mówi: nikt, Panie. I Jezus na to: i ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Piękna historia o tym, jak Bóg przebacza. Przebacza grzech, przebacza zło. Jezus zawsze jest gotów wybaczać. Papież Franciszek mówi, że Jezus nigdy nie męczy się w wybaczaniu. Nigdy nie męczy się, dając nam drugą szansę. Pomyśl o tym. Może nadszedł taki moment, żeby w końcu komuś powiedzieć: wybaczam ci. Nawet jeśli on nie dojrzał do tego, żeby pierwszy wyciągnąć rękę. Może w końcu pora zrzucić z siebie ten mocny balast i ciężar, jakim jest jakiś gniew, jakaś zła pamięć, jakieś trzymanie urazy. Bo doświadczenie pokazuje, że kiedy człowiek wybacza, to w pierwszej kolejności robi coś dobrego dla siebie. Odciąża siebie z tego ciężaru pewnej złości, frustracji, która w nas się kotłuje i kotłuje i kotłuje. Pamiętam taką historię, kiedyś na rekolekcjach jeszcze takich, to znaczy kiedy jeszcze byłem klerykiem, oazowych rekolekcjach 15-dniowych, pamiętam, że była taka właśnie, przyjął ktoś, kto mówił takie świadectwo, dzielił się takim swoim doświadczeniem przebaczenia komuś po wielu, wielu latach. I po tym wystąpieniu, po tym świadectwie, dzień później, spotkałem na korytarzu zapłakaną dziewczynę. No to miała około 14-15 lat. I tak podszedłem do niej i zapytałem, co się stało. Myślałem, że coś nagle się wydarzyło. Ona mówi: wie ksiądz co? Przed chwilą rozmawiałam z moim tatą. Myślę sobie, to no i coś się stało? Coś w domu nie tak? Ona mówi: nie, nie, bo to w ogóle jest tak, że ja z moim tatą nie gadałam od 6 lat. Kiedy byłam tam 8-letnim dzieckiem, ostatni raz z nim rozmawiałam. Rodzice się rozeszli, ojciec nas bardzo skrzywdził, wypowiadał bardzo wiele złych słów na nasz temat. Dowiedziałam się między innymi od niego, że nigdy mnie nie chciał. Mama zabroniła nam z nim rozmawiać, ja nigdy nie zadzwoniłam nawet do niego i nie mieliśmy kontaktu, chociaż mama miała numer telefonu. I mówi: wie ksiądz co, te wczorajsze słowa mnie zmobilizowały, że zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu: wybaczam ci wszystko. I wtedy ja się rozpłakałam, on się rozpłakał i tak płakaliśmy do tego telefonu, po czym obiecaliśmy sobie, że kiedy wrócę z tych rekolekcji, to spotkamy się, żeby ze sobą porozmawiać. To jest coś w rodzaju cudu, ale takie rzeczy się dzieją, bo takie rzeczy możliwe są z Bogiem. Tak robią przyjaciele, przebaczają. Być może warto w tym Wielkim Poście komuś wybaczyć, uwolnić swoje serce z poczucia gniewu, frustracji, odciążyć je z niepotrzebnego balastu. Pomyśl o tym, czy wokół siebie nie masz ludzi, do których warto podejść jako pierwszy, warto wybaczyć i warto spróbować na nowo zbudować relacje, bo ludzie popełniają błędy, ale warto im dawać drugą szansę. No, chyba było jednak poważniej, Szreku. No dobrze. No to nic. Żegnam się. Do zobaczenia za tydzień chyba. Z Bogiem.